Walka z Daki i Gyutaro weszła w swą decydującą fazę, niechybnie zmierzając ku końcowi. Czy finał starcia nadszedł już w 9 epizodzie? Na jakie sytuacje warto zwrócić szczególną uwagę? Za chwilę to sprawdzimy. Postanowiłem wprowadzić też pewną małą nowość i wybierać najbardziej wzruszające, najbardziej zaskakujące oraz najbardziej pamiętny moment danego odcinka. Koniecznie dajcie znać, co sądzicie o takim pomyśle. Zachęcam również do przedstawiania waszych wyborów w tych samych kategoriach. Jeszcze tradycyjne przypomnienie o odpowiednim oznaczeniu komentarzy zawierających spoilery i możemy startować. 9 epizod to zlepek najlepszych cech, jakie ma do zaoferowania Kimetsu no Yaiba. Oprócz dynamicznej akcji, pięknej kreski oraz porządnej dawki emocji, są to niewątpliwie retrospekcje. Retrospekcje wspaniałe, ważne i wartościowe. Część z nich obejrzeliśmy już w odcinku 5, 7 oraz 8. Tym razem otrzymaliśmy kilka fragmentów, które potwierdziły potęgę więzi między Tengenem a jego żonami. Co ciekawe, każdy fragment wzbudził we mnie różne odczucia. Scena na cmentarzu przyprawiła o uśmiech, ale też wzruszenie. Pamięć Uzuya o swoim zmarłym rodzeństwie, fakt, że organizuje spotkanie przy ich grobie, szczerze mnie rozczuliły. Zachowanie Filara potwierdza, jak bardzo kochał i dalej kocha własną rodzinę, jak bardzo pragnie, by byli tuż przy nim. Minutę później już się uśmiechałem, a to za sprawą Makio. Gdy Tengen wyjął płatek wiśni z włosów Hinatsuru, Makio nie chciała poczuć się pominięta. W tym celu nawtykała we włosy kilka płatków, licząc, że Tengen je wyciągnie. Zachowanie Kunoichi nie różni się zanadto od postępowania dzieci walczących o chwilę uwagi. Scena nie posiada oczywiście znaczącego wpływu na fabułę. Jest jednak zabawna na swój jakże uroczy sposób. Kolejna retrospekcja wzbudziła we mnie cały szereg emocji i to właśnie jej przyznałbym miano najbardziej wzruszającego momentu odcinka. Niebagatelną rolę odgrywa w tym wypadku kontekst. Retrospekcja pojawia się w momencie, gdy Hinatsuru wpada w łapy Gyutaro. To wtedy twórcy serwują nam scenę, od której kraje się serce. Hinatsuru proponuje Tengenowi, Makio i Somie, by zrezygnowali ze służby po uśmierceniu przybywającego. Obietnica miała obowiązywać nawet w razie śmierci któregoś z przyjaciół. Twórcy po mistrzowsku zagrali nam na emocjach. Hinatsuru znalazło się bowiem o krok od śmierci. Szczerze mówiąc, byłem pewien, iż Kunoichi nie przetrwa. Pesymistyczne myśli potęgowała jeszcze odpowiednia muzyka. Na pomoc Hinatsuru przybył jednak Tanjiro, który ostatkiem sił wyciągnął dziewczynę z tarapatów. Po wszystkim odetchnąłem z ulgą. Nawet ciężko znieść mi myśl, aby któraś z żon Tengena straciła życie, a już szczególnie Hinatsuru, sprawiająca wrażenie niezwykle szlachetnej, dzielnej i szczodrej. Nim przedstawię wam mój najbardziej zaskakujący moment, proponuję rzucić okiem na wydarzenia na placu boju. Zacznijmy od tego, że Gyutaro uniknął śmierci z rąk Tanjiro, co część z was trafnie przewidziała. Brat Daki bez problemu zregenerował bowiem swoje nogi, a po chwili użył sztuki demonicznej krwi, utrzymując Kamado i Tengena na odpowiedni dystans. Zachowanie Gyutaro nie wzbudziło we mnie specjalnego zaskoczenia, co innego postępowanie Tanjiro. Zabójca demonów wpadł bowiem na kapitalny pomysł. Kamado połączył ze sobą dwie techniki, oddech wody oraz oddech ognia. Dzięki temu zdołał błyskawicznie wskoczyć na dach i uratować Hinatsuru. Pomysł okazał się genialny w swej prostocie, a przy tym wypalił wprost doskonale. Podejrzewam, że Tanjiro zechce częściej korzystać z połączenia technik. Niewykluczone, iż będzie to główne kryterium do wzmocnienia się i zgładzenia przybywającego księżyca w pojedynkę. Druga połowa odcinka oscyluje głównie wokół potyczki z Daki. Inosuke oraz Zenitsu dawali sobie radę naprawdę dobrze, jednak nie na tyle, by ściąć demonowi głowę. Konieczna okazała się pomoc Tanjiro.
Kamado zostawił zatem Gyutaro Tengenowi, a sam ruszył na pomoc przyjaciołom. Przyjąłem takie rozwiązanie z wielką radością. Minęło już bowiem sporo czasu, odkąd łowcy musieli połączyć siły. Taktyka przyniosła wymierne korzyści. Agatsuma i Kamado powstrzymali pasę Obi, co utorowało drogę dziczkowi, który ściął albo raczej odpiłował łepetynę Daki. Warto odnotować, że to już trzeci raz, kiedy demon stracił głowę. Jeszcze trochę, a można by zrobić z tego jakiś gag. Walka z Daki wypadła jak zwykle okazale, chociaż mam wrażenie, iż muzyka była momentami aż zbyt podniosła. Oprócz tego nie posiadam większych zastrzeżeń. Po wszystkim dziczek chwycił głowę demona i ruszył przed siebie, byle nie dopuścić do reaktywacji Daki. Cała scena wypadła groteskowo, ale też zabawnie. Inosuke przypomina bowiem rugbystę, który pędzi za linię boiska, aby wykonać przyłożenie. Dobry nastrój szybko mnie jednak opuścił. Na scenie ponownie zameldował się bowiem Gyutaro, który zatopił w plecach Hashibiry swój sierp. Nie wiem jak wam, ale mi opadła w tym momencie szczęka. Chwila triumfu kompletnie przesłoniła mi myśli o Gyutaro. Nie sądziłem, że cokolwiek zdoła zagrozić Inosuke. Cóż, myliłem się. Dziczek straszliwie oberwał. Obawiam się, że może być to rana zagrażająca życiu. Nie wyobrażam sobie jednak, abyśmy mieli pożegnać Hashibirę. Po prostu nie ma takiej opcji. Zagrożenie stanowi także trucizna. Wątpię, by Inosuke posiadał na nią większą odporność, aniżeli Uzui. Antidotum jest zatem na wagę złota. A najlepiej od razu lekarz, ponieważ Tengen jest w równie fatalnym stanie. Filar stracił przytomność, ale także dłoń. Widok sponiewieranego Uzuja wstrząsnął mną nie mniej niż rana Inosuke. Na placu boju pozostał zatem tylko Tanjiro i Zenitsu, a wątpię, by zdołali powstrzymać Gyutaro we dwójkę. Tengen może co prawda wrócić do gry, ale brak dłoni i odniesione rany wkrótce go powstrzymają. Pamiętajmy też, że brat Daki jest właściwie cały i zdrowy. Czy w tym układzie do walki nie przystąpi aby kolejny filar albo nawet filary? Wcale nie wykluczałbym takiej opcji. Ostatnie dwie minuty to dla mnie najbardziej zaskakujący moment odcinka i coś czuję, że nie tylko mój. Dziewiąty epizod Yukaku-hen dostarczył mi wiele różnych doznań. Spotkanie przy grobie oraz retrospekcja na tle zachodzącego słońca sprawiły, że się wzruszyłem. Końcowy fragment odcinka wprawił mnie z kolei w kompletne osłupienie. Od początku przygody z Yukaku-hen nie czułem chyba podobnego zaskoczenia. Dodatkowo trochę się pośmiałem. Dzięki tym wszystkim emocjom odcinek nabrał dla mnie nowego wymiaru. Kolejny ma szansę dokonać tego samego. Myślę, że dojdzie w nim do jakiegoś przełomu, a nawet do zakończenia walki z Gyutaro. Epizod otrzymuje ode mnie 8, co jest już 5. 8 z rzędu. Zaczyna się więc robić trochę nudno, ale w tym pozytywnym sensie.